Hej, hej, no i od tego momentu. Muszę, jak to się mówi, uwolnić tego się stąd. Kurwa, dojrzał mnie. Na sam starcie. No to chuj. Czas spierdalać. Darka. Surprise. Oho, idzie. Szuka mnie, kurwa, człowieku. Gościu, odłóż te scyzoryczki. Ja pierdolę. Tamte drzwi, co żeśmy w poprzednim odcinku widzieli, co tam przesuwaliśmy tą kładę. Ale nie sprawdzaj każdy, kurwa, ty. Każdego wyrka, kurwa, stary. Nieźle, nieźle, co? Kurde, no co za mędy. Telefon jeszcze, no ja cię sumę. No, dobra. Idziemy. Idziemy sobie na spokojnie. O kurwa, wypierdoliłeś na drzwi. W poprzednim odcinku to nawet żeś drzwi nie rozpierdolił. Ja pierdzielę, muszę poczekać, on kurwa troszeczkę. Kurwa, jak o ty mnie... Jak ty mnie kurwa dojrzałeś? Jak to żeś mnie kurwa człowieku nawet dojrzał? No ja pierdolę. Muszę chwilę poczekać, on kurwa pójdzie do samego końca, przepchnę tu i będę spierdalał. No to będzie taka jedna wielka gonitwa. Nie, to to jest kurwa przegięcie, no nie? Tu taka jest przegięcie pały, że... Dobra, raz kurwa. O! Kurwa, otwieraj te jebane drzwi! Kurwa! Ja pierdolę! Co typek? Dobra, dobra. Już prawie się udało. Dobra. Okej. Okay. Ja pierdykam. Co tu się dzieje? On tu idzie.
Sprawdzaj, kurwa, łóżka, sprawdzaj, kurwa, wypadł. Nie używa steryn... Widać, że do ciebie, kurwa, odebrali prawa doktorskie. Nawet mi tu nie podchodź. Hej, nobody likes a quitter. Aha. Kurwa, jeszcze ten creepy... Te nożyczki, kurwa, że on tak nimi... Jakby chciał pociąć mnie, zeszlachtować. Ja pierdolę. O! Kurwa, kości mi widać. Ty, patrz, a kości mi widać na moim paluszku. Ja pierdzielę. Dobra. Szybciej! Szybciej! Co? O! Szybciej, biegnij! Wow! Smoknij mnie w pompę! Fuh. Dobra, idziemy. Mam 3 baterie. Zajebiście! Dobra. Dobra. Czekajcie, sprawdzimy, czy wszystko tutaj jest. Może baterijka tu się... O! Notatki. Przeczytamy sobie, co my tam do powiedzenia mają nam dokumenty. David Anpora do jakiegoś gościa, prośba o przeniesienie do wszystkich zainteresowanych. To moja trzecia prośba o przeniesienie po 2 miesiącach bez odpowiedzi. Nie chcę już pracować w Monty Massive, byłem sanitariuszem przez całe dorosłe życie, ale nigdy nie doświadczyłem takiego poziomu skrytości i braku szacunku. Podejrzewam nawet, że niektórzy z pacjentów mogą być wykorzystywani, znam osobiście dwoje takich, którzy zostali przeniesieni na oddział w piwnicy i nigdy nie powrócili. Jeśli nie dostanę odpowiedzi na tego maila, będę zmuszony do rezygnacji, bo na to rozważę skontaktowanie się z prasą. Dziękuję za poświęcenie czas. David Annapurna. To może jest ten nasz... To jest nasz może ten człowiek, kurwa, co... jak to się mówi... dał cynk naszemu przyjacielowi. Aha, teraz poczekajcie, trzeba być troszeczkę może to... wszystko przeszukać. Dobra, teraz jak spierdzielić. No, trochę strach mam. Dobra, nie chcę tam. Dobra. Którędy? Kurwa, koniec. Do wyjścia! Do wyjścia! Że co? Wypierdalaj! O! Dobrze ci tak, kurwa! Dobrze ci tak. O. Teraz co, muszę wziąć to, otworzyć.
dobrze gnojowi. Ja pierdzielę. Sprawdźmy, co tutaj jest ukrytego. Bateryjka, o. Bardzo dobrze, mam 4 bateryjki. Patrick Petrina. No powiedzcie, że to już kurwa koniec. Thank God you survived. I feared that secular maniac would carve you up like the others. Meet me outside. We're close now. Co on chce mi pomóc? Ktoś się bawi nieźle w kucharza. Co to za zdjęcia? Kolejne dokumenty. Przeczytajmy je sobie. Panie Walsh, proszę przyjąć natychmiastową rezygnację scenariusza 531920 Davida Anoparny i skierować go do Mount Massive jako pacjenta, aby wyleczyć jego urojenia przyrodowcze. Leczenie powinno być kontynuowane aż do czasu jego śmierci. Dzięki, stary. Rick Tiger, Murko Wydział Archiwizacji. Czyli kurwa... Jednym słowem... Gość musiał odejść. No to nie odejdzie, tylko... A co tam? Weźmy go tam. Zróbmy, że że dostał pierdolca i chuj z tym. No bo tak można z tego wywnioskować, że nasz przyjaciel, któryśmy poznali w wcześniejszym informacji, no nie, to on chciał odejść, tak, chciał odejść. No bateria się przyda, jak zawsze. Chciał odejść, ale jak mógł odejść, jak on, kurczę, nie mógł. Bo nie przyjmowali jego, jak to się mówi, wypowiedzenia. Tak można to powiedzieć. Ja mam się spotkać z nim na zewnątrz. Powiedz się, powie mi coś. Aha, tutaj jest ten ślady są. Wow! Co tu się kurwa odpierdala? Czekajcie, spokojnie, spokojnie. Nic tutaj nie ma, tak. Tutaj, okej. Okay. I had to burn it. All of it. Murkoff took so much from us. Used us. No, zaraz wrócę. Przepraszam was bardzo. Mam telefon. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Yeah. Oh. Co
Co tutaj mamy? Notatki jakieś jego. Co napisał? Wcale nie jestem tu jedyną ofiarą. Spotkałem kogoś, kto niebawem spłonie żywcem. Najgorsza śmierć, jaką można sobie wyobrazić, ale to lepsze niż zostać w tym miejscu. No na pewno, no nie? Przejść? Nie. Kurwa, zaraz tu zginę. Tutaj spalone ciała, kurwa. No to zobaczymy, co się działo. Może jakaś... Bateryjkę tutaj patrzę, czy jest, ale widzę, że nie ma. Jej. Pierdziele. Tak włączam tą notowizor, ze względu na to, że te elementy są bardzo fajnie pokazane. No to czekajcie, a jeszcze może... No to co jest? Ciekawego coś tu jest? Czemu ktoś tu wchodził? Kurwa, nie, tylko nie on. Ja pierdolę, prosiaczek wyszedł. Ja pierdolę. No i chuj. Cześć. Też cię lubię. Nie ma chuja, wypierdalaj. No to chuj. No już po mnie. Kurwa mać! Chuj! Już po mnie, nie ma co. No, piękny jesteś. Tak. Serce mi wyrwał! Zajebiście, kurwa, co tu się dzieje? Ja pierdolę, no ludzie. To jest masakra. Masakra. O ja pierdykam. Może tędy pójdziemy najpierw. No bo tam był ten nasz przyjemniaczek, kurwa. Wiecie, o kim mowa. Czekajcie, przecież ja tu kurwa wszedłem. Ja pierdolę. Właśnie, tutaj wszedłem. Pierdolę, nie. Kurwa, znowu się z tym kutasem przyciskać.
Jeżeli widzisz nieistniejący rzecz, koniecznie o tym powiedz. Nie trzeba się wstydzić. Zespół uzyskał psychopatologicznej bliskości stresu. Pozwolę z przełożonymi, aby uzyskać pomoc od doradcy korporacji Murko. Kurwa, ten ciemniaczek chuj drogi miał. Sorry, brachu. On sobie tam łazi. Serio, nic nie ma. O, fuck. To nie będzie przyjemna podróż. Zobaczmy. Zobaczymy. Coś da. To? Kurwa, idzie tutaj. Ja pierdolę, no. Nie, idź se, idź se. Idź se, kurwa. Pierdalaj. Idź, na razie. Pa, pa! Kurwa, ten naprawdę, ten gościu to mnie chyba kiedyś... No zawał serca mnie, kurwa, przyniesie. Sprawdzić. Czegoś pięknego nie ma. Idzie, usłyszał hałasy. To fajnie takie słuchać, to bicie serca, tą no bohatera ten strach. Oho, idzie. Ta melodia to jest taka creepy. Jest tak creepy. Jezus Maria. No nic, do drugiej dźwigni na pewno zaraz przyjdę. Muszę ci poczekać.